Cześć moi drodzy, ja w końcu w domu. Dzisiaj mamy sobotę rano. Wczoraj późno wróciłem. No i co? Czekała na mnie paczka z Cardzon. Serdeczne dzięki za przesyłkę. Przyszła chyba w czwartek, jak się nie mylę. Tak, chyba w czwartek. Pewnie wiecie, co tam może być w tej przesyłce. Nie jest to żadna tajemnica. Mamy tam ekstra klasę. Zobaczymy, z czym to się je w ogóle. Ja zawsze do ekstra klasy byłem, podchodziłem sceptycznie do tych kart. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś lepszego jest tym razem. Z tego co wiem, to na razie dostępne w sklepach są tylko wyłącznie starter paki i saszetki. A ja mam dla Was tutaj małą niespodziankę, co można zakupić właśnie na Cardzon. Już Wam pokażę. Zobaczcie. Widzicie? Mamy blisterki i to są blisterki 30 kart, czyli 5 saszetek plus dwie karty limitowanej edycji. W środku niestety kart żadnej limitki nie widać. No i moi drodzy, takich blisterków troszeczkę się tutaj uzbiera. Mamy jeszcze jeden, mamy drugi, mamy trzeci. Mamy czwarty. Jeszcze powinien być jakiś piąty. Zobaczcie, one są chyba wszystkie takie. Tak, wszystkie takie same, tak? Wszystkie takie same. Pięć? Zamawiałem. Nie, sześć. Dobra, jest sześć. No i oczywiście nie mogło zabraknąć. Nie mogło zabraknąć startera, moi drodzy. Jaki szaleją. No i co? Zrobimy sobie to troszeczkę w dół. Otworzymy sobie oczywiście dzisiaj, myślę, startera. Tak? Startera. Blisterki sobie zostawimy na później. Moi drodzy, w zestawie 18 kart, czyli 3 saszetki. Album do kolekcjonowania, do przechowywania tych kart, a także plansza do gry. W tym fantastycznym albumie jest miejsce na wszystkie karty z kolekcji. No super, że jest miejsce na wszystkie karty, bardzo się cieszę. Karty to nie tylko kolekcjonowanie, ale także wielkie piłkarskie emocje, towarzyszące rozgrywaniu meczy. Szczegółowe informacje na temat zasad gry i ich rodzaju są zamieszczone. Plus cztery karty z limitowanej edycji, moi drodzy, całkiem fajnie. No i co? Cztery, tak, wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Cena jeszcze tego zestawu, moi drodzy, 35 zł, także fajnie, niedrogo. W porównaniu z tym, że startery zawsze kosztują po 5 dych, to tutaj mamy duży plus. Mamy tą planszę, ona się przyda. No ładna ta plansza jest, to trzeba przyznać. Plansza do gry, podpisane wszystko. Elegancko. Co jeszcze mamy? Mamy oczywiście album. Album jest ciekawy, bo ma taką ciekawą okładkę. No i oczywiście folia, ale gruba, bardzo gruba jest okładka. Nie będzie się tak niszczył. Troszeczkę minus moim zdaniem, że jest bardzo matowy. Nie widać za bardzo tej okładki tutaj. Ekstraklasa oficjalny przewodnik. No to tak, co już teraz Panini daje właściwie. No niestety ta edycja nie jest w ogóle promowana przez Panini w Polsce, więc przesądzam, że skończy się ona bardzo szybko. Ale też kolekcja chyba nie wymaga jakichś tam wielkich nakładów, żeby ją skompletować. Zobaczcie, tak wyglądają saszetki. Już pewnie wszystko już wiecie, bo tydzień temu praktycznie wyszło, czy tam we wtorek. Czemu nie? Nie ma. Dobra. 208 graczy zespołowych, 16 ulubieńców, 16 bąkarzy, 16 wschodzące gwiazdy, podwójne kłopoty, 1 na 24. Zmieniający grę 1 na 7, top mistrzowie 1 na 38 i niezwyciężony 1 na 75 saszetek. Całkiem, całkiem. Zobaczcie, nie ma w limitkach, nie ma kodów.
No i pierwszą limitką mamy, no to mi się tutaj nie podoba, że pod kartą limitowaną są loga. To mi się bardzo nie podoba, nie wiem, czy to był pomysł, no ale trzeba to uszanować. Samo wykonanie, no, błyszcząca po prostu i logo, nic specjalnego. Otwórzmy sobie pierwszą naszą saszetkę i mamy już kartę specjalną na początek. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Jest to wschodząca gwiazda, tak? Sebastian Szymański z Legia Warszawa. Oczywiście nie muszę wytłumaczyć, co to znaczy wschodząca gwiazda. No i karty bazowe, moi drodzy. Gutkowskis, Augustyn, Sedlar, Pospisil, Dudzicz. Karty bazowe, bardzo podobne do tych wszystkich ekstraklas, które do tej pory wychodziły. Nic specjalnego tutaj się nie różnią. Natomiast karty świecące przypominają mi 12-13 mistrzów. No i mamy kolejne, kolejne logo, limited edition, Zagłębie Lubin. Moi drodzy, Zagłębie Lubin, kolejna limitka i kolejna saszetka. Teraz może sobie zrobimy w ten sposób, bo można. Mamy Burligę, Dziurkso, Piątek, Starzyński, Pazdan i kartą limitowaną ładnie wygląda. Są ulubieńcy fanów, Piotr Celeban. Bardzo fajnie te karty specjalne wyglądają, muszę przyznać. Jestem mile zaskoczony. No a w końcu mamy limitkę zawodnika. Helik, Michał Helik, oczywiście z Krakowi. No, te limity mi się podobają. Te limity mi się podobają. Jest ok. Jest całkiem ok. No i moi drodzy, ostatnia saszetka, trzecia już. W sumie ile jest tych kart do zebrania? 291 kart. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dzisiaj może zrobimy z Wiktorkiem także live'a z boksa. Zaraz Wam pokażę, może gdzieś tutaj znajdę. Uzupełnimy sobie kolekcję. Tak, mam to tutaj. Uzupełnimy sobie kolekcję, moi drodzy. Tu mam jeszcze boksik z Drogi do Rosji i pragnę sobie uzupełnić kolekcję właśnie z tej edycji Wiktorkowi, tak? Także chyba zrobimy sobie live'a dzisiaj, jak będzie chwilka, godzinka czasu, żeby ten boksik rozpracować. A my lecimy dalej. O, czyżby tutaj był pusty przebieg? Cztery saszetki tylko? Co to tutaj było się teraz stało? Jakaś lewizna. I kartą specjalną. Niestety jest trzecie logo. Znaczy, może niestety, bo ja nie będę zbierał wszystkich limitek. Tą edycję tak sobie zbiorę po prostu, żeby zebrać. Co wpadnie z limitek, to wpadnie. Ale jestem na razie jestem bardzo mile zaskoczony. Już teraz mogę Was serdecznie zaprosić na blisterki, moi drodzy, z Ekstraklasy. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Czołem. Hej.